Hejka z tej strony AniPlanet, a dziś przedstawię Wam swoją recenzję na temat mangi Bleach Początek Legendy. Przechodząc do recenzji, okładka przedstawia głównego bohatera komiksu. Natomiast z tyłu informacje dotyczącą fabuły mangi. A o czym dokładnie opowiada? Scorch, w polskiej wersji Bleach, jako mały kociak, był niezbyt dobrze traktowany przez swoje rodzeństwo. Pewnego dnia odkrywa drogę do lasu, lecz tam dostaje nauczkę od leśnych kotów, przez co trochę później chciał się zemścić szczególnie na jednym z nich. Ujmując to wszystko w jedno zdanie, manga opowiada o przyszłości Scorcha. Gdy przewrócimy pierwsze dwie strony książki, bierzemy list od Erin Hunter, który wytłumacza powstanie tego oto komiksu. Na stronie oznakowanej liczbą 3 rozpoczyna się opowieść, a manga posiada 81 stron. Cała książka ma łącznie 112 stron, ponieważ dodatkowo jako materiał promocyjny został dołączony fragment książki pierwszego tomu nowej przypowiedni. A dokładnie został zamieszczony prolog z pierwszym rozdziałem. Jaka jest moja opinia na temat tej książki? Przeszłość Bleacha została świetnie ukazana w tych kilkunastu stronach. Ilustracje są po prostu cudne, a tłumaczenie jest ok. Co Wy sądzicie o tej mandze? Piszcie w komentarzach. Z wielką chęcią przeczytam Wasze wypowiedzi. Oczywiście, jeśli filmik się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. A my słyszymy się w kolejnym odcinku, który będzie już z nowej serii Zastosubów. Narka!